Cześć, Cześć, tu Oluś i tatuś. Dziś kolejny zestawik super rosko odlotowski. Mam nadzieję, że Oluś będzie dzisiaj bardziej współpracował, będziesz bardziej współpracował i pokazywał też widzom. Dzisiaj otworzymy ten super czaderski nowy zestawik. Jeszcze to wszystko, zaraz to powiem. Ten zestaw się nazywa Bank Assault, czyli złodziej rabuje z banku złoto, gdzie tutaj jest, zaraz wszystko otworzymy i spróbujemy odegrać jakąś historyjkę może, prawda, Olusiu? Oprócz tego mamy jeszcze czaderski książkę z naklejkami, super rosko odlotowską i tutaj jest super srebrny zinc, którego nie mamy. Prawda, Olusiu? Tak. Tak. I Olusiu, jeszcze tu mamy dwie saszetki z serii piątej. I tu jest chyba komiks czy gazetka. Pewnie są różne konkursy i inne dziwne rzeczy. Ale fajne, prawda? Lubisz zagadki. Nie konkursy, tylko zagadki. Prawda, Olusiu? No dobra. A! I jeszcze najważniejsze. Co prawda już mamy, ale jeszcze otworzymy. Bo już poznaliśmy wszystkie tajniki. Sprawdzimy, czy działa. I powiedz, Olusiu, co z drugim zegareczkiem zrobisz? I drugą enigmą. Powiedz mi, bo mamy już swój. Przez pomyłkę mamy jeszcze jeden. I co z nim zrobimy? Czy organizujemy jakiś konkurs? Na przykład. Czy może dorzucamy do konkursu za najpiękniejszy rysunek za pierwsze miejsce? Czy może na przykład twojemu przyjacielowi Szymkowi prezentujemy. Dorzucamy do konkursu. Tego, co trzeba narysować, tą super, hiper postać. Tak. Powiemy wam już kogo. Czy już mówiliśmy ostatnio? Chyba powiedzieliśmy. Nie mówiliśmy. To ma być Mister Kinga. Czekamy na maile do 1 grudnia. Potem z tych wszystkich rysunków wybierzemy najładniejsze trzy i z tych trzech wylosujemy na nagraniu nagrodę pierwszą, drugą i trzecią. I na nagrodę pierwszą powędruje ten zegarek z enigmą. I tatuś, tylko mogę już zaczynać? Ale zanim zaczniesz, to pamiętajcie o czym? Łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. To otwieraj, a ja coś mam otworzyć, to ja powoli będę otwierał ten zegareczek. Dobra? Olusiu, Ponczusiu. Tylko wiesz co, ja skoczę po nożyczkę, może tu paluszkami. Kurka, obciąłem wczoraj paznokcie i nie mogę złapać. Pomóc ci, Oluś? Wiesz co, ja ci... O nie, ty, to jesteś twardeusz! Otwieraj, rozszar! A ja tu powoli otwieram, żeby nie zniszczyć za bardzo pudełeczko, bo to leci na nagrodę za pierwsze miejsce. Ciekawe, kto wygra. To otwieramy. Otwieramy, żeby sprawdzić, czy działa. Tak. I pokazać jeszcze, jakie są tam superowskie rzeczy i odlotowskie, bo ten zegarek jest czaderski. Prawda? Ale ten, co ostatnio otwieraliśmy zestaw, bardzo ci się podobał, tak, Olusiu? Ja już prawie otworzyłem. Mogę ci troszkę pomóc? Ty będziesz wyciągał. Poczekajcie. A nie, tam jest instrukcja, co można robić, ale sami się domyślimy. Jeszcze poczekaj, bo tutaj jak jest wchłodzone plastiki, to teraz jeszcze jest druga wersja plastikowa. I z tego powyciągaj i pokazuj tam, co tam masz. A ja tu będę sprawdzał, czy działa zegarek. Zobacz, jak do... O, tam teraz mamy profesora K. Jak przekręcamy, pojawia się następna postać. To jest enigma i każdy z nich mówi, jak naciśniecie. Widzicie, co teraz mówi? Enigma. A teraz przekręcimy jeszcze raz. Profesor K już był? Czy nie? Nie, profesora K nie było. Teraz jest profesor K i mówi... I jeszcze jedna postać. Tatuś, zobacz, tak wygląda oficer gwiazd. Zobacz. W zestawie jest oficer gwiazdka, czyli odznaka, czyli dobry, szeryf, nosz, szeryfę. A to ci pomoże. Dobra, nie wtrącam się. Okej, Oluś, może być tak? Dobra, to niech się męczy, a ja dalej pokazuję. Teraz, to jest kitka zoom, dobrze patrzę. Kitka zooma mamy. Wiem, że się pomyliłem, wolałem nie. Teraz słuchajcie. Poczekaj, niech pan o tym chwilę. Super Zinc to on.
Zobacz, tatuś, tam jest takie miejsce. O, tam jest nowe zbo... To pokaż. Czy ty pokażesz, czy ja pokażę? Nie, tak nie widać. Daj, ja pokażę. Tak wygląda ten safe. Tak wygląda safe. I jak się naciśnie, to nie jest otwarcie, tylko to jest tak zwany wybuch, że podkładają ładunki. I tu układamy to złoto, które zaraz on wyciągnie. Ja tutaj postawię, żebyście widzieli. Czy już wszystkie... Oj, ale wyskoczył. Czyli mamy... A jeszcze profesor, znaczy Mr. King, na którego czekamy rysunki. Złoto nie jest gumowe. Więc jest czerwone. Złoto nie jest gumowe. I jak tu jest zły, to jest na czerwono. Się zapala, jak jest dobry, to jest na niebie. Trzeba trzecie złoto. Trzecie złoto. Ok, to pamiętajcie, to jest za pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszego Mr. Kinga. Nie wiem, gdzieś upadło, to ja mam teraz szukać, tak? Tutaj, proszę. Ale ciężkie. Ile waży jak złoto. Dobrze, jak nie będziemy mieli, nie będziemy mieli pieniążków, to pójdziemy sprzedać to złoto i coś zarobimy na nowe zabaweczki. Co ty na to? Oluś, wyciągam tego z Inksa złego, ok? Mogę? Tak czy nie? Tak. Dobra, to wyciągam. Nie pokażę jeszcze, widzą. Jeszcze nie pokazuję, widzicie, takie one najpiękniejsze są, zobacz. Dobra. Jest poukładane, to ja pokażę zanim zamkniesz, a łajcie! Przyciął mi palca, no łobuz jeden. Słuchajcie. Uj, aż wypadło jedno złoto. Dobra, tu się układa i mamy, zamykamy. Teraz wyciągasz pojazdy. O, ktoś dzwoni. Ale my nie możemy, to nagrywamy. Nie możemy, to nagrywamy. Okej, super, jest to jeden pojazd. Jeszcze drugi pojazd. To jest pojazd złodziejaszka. Tu jest takie coś. A, no bo tak, bo to się łapie go i zatrzymujesz. Ale to teraz musisz ściągnąć. Daj ci pomogę troszeczkę, mogę? Tak. Dobrze. To tutaj jest. Trzeba powyciskać od drugiej strony. Poczekaj, bo się wyskoczyło. Poczekaj. Bo wyskoczyło. A, bo to się podnosi. Ale czadzio. Dobra, poczekaj. A jak to się nakręca? A, tu normalnie rączkami. Cyk, 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 cyk. I potem strzelamy. W którą stronę do siebie strzela? Jak w którą stronę się strzela? Najpierw trzeba naładować. Poczekaj, Olusiu. Najpierw trzeba naładować. Zobaczymy, czy to strzela w ogóle. Zobaczymy, czy to strzela. O, dobra. Jest, udało mi się. To spróbuj strzelić tak, żeby widzowie widzieli. Naciśnij. Na sam. Wow! Widziałeś? Bo to jest strzelasz za tym pojazdem, żeby on się złapał tu. Widzisz? Żeby on się złapał tu. I wtedy go zacznę. Stójcie, złodzieju! To wsadź teraz policjanta. Ja wsadzę złodziejaszka. Ale najpierw on musi ukraść złoto, zanim będzie uciekał, zanim tylko będziesz gonił. No to weź no nawin teraz. Tą. Daj, ja nawinę. Dobra, włóż. Wkładamy to, już leci tu. Wkładamy, daj, naciągnę. Puść, puść, Olusiu. Naciągamy, naciągamy. Naciąga się ręcznie. Roluje się tutaj. Jak już jest koniec, to ładujemy. Ciężko ładuje, ale się załadował. Ok, teraz policjant jest na patrolu. Ty jesteś policjantem. Ja jestem złodziejem. Ja chcę być złodziejem. No nie, nie gadaj. Ja. Naprawdę? Dobrze, ja nie. No dobra, ja będę z policjantem, ty bądź złodziejem. Nie, ja. Ty? No to zdecyduj się w końcu. Ja czy ty? Ja. Ty czy ja? Ja jestem złodziejem. Poczekaj, teraz zagadka. Ja to ty. Ty to ja. Kto jest policjantem? Ty czy ja? Ty. Czy ja? Dobrze powiedziałeś, ty, czyli ja. Brawo, Olusia. Czy ja jestem policjantem? Nie. Okej, teraz, słuchaj, gramy scenkę. Ty jestem złoty. Poczekaj, ty jesteś policjantem, jeszcze poczekaj. Ja podjeżdżam z cichacza do banku. Cieszę się, wysiadam z auta. Nikogo nie ma. O nie, widzi mnie policjant, szybko nacisko. Kradnę złoto. Ładuję, to mamy do ładowania, ale poczekaj, nie tak szybko. Już jadę do ciebie. Ja wyjeżdżam. O nie, policjant goni mnie. Teraz strzelaj. Ale zablokowałeś palcem, Olusiu. Jeszcze raz powtórzymy. Poczekaj, poczekaj, kochani. Poczekaj, boś. Nie trzeba. Ok, wystrzeliłeś. Złapałeś. O nie, nie mogę jechać. Gumy się palą.
O, wywróciłeś tutaj, ale tu nie widać. Złoto. Złoto powypadało. Jedno, drugie. A trzecie nie masz, trzecie. Miałeś pod rączką, tylko tu musisz bliżej. Pamiętaj, żeby było widać, kochanie, w kamerce, tak? Okej. Okay. Czaderski, można też, on będzie super do porywania, wiesz kogo, uratowania? Profesora K z jego więzienia, co tam go zamknęli, co opieraliśmy ostatnio. Jakiego profesora K? Mr. Kinga. Ja ciućma. Okej, okay. Subcio. Dobra, kochani, pamiętajcie, dorzucamy, nim będzie też Enigma. Wszystko działa komfortowo, odlotowo. Lecimy teraz z następnymi rzeczami, Olisiu, Ponczusiu. A wiesz z jakimi? Czyli ale trzak. Oluś zwariował, rozdaje takie rzeczy. Myślałem, że będzie chciał jednak sobie zostawić, żeby mieć na wszelki wypadek, jakby mu się popsuło. W poprzednim nagraniu mówiłeś. No, mówiłeś, ale się zastanowiłeś i nie jesteś taki. Bóg kazał się dzielić, jak to mówią. Prawda, Olusiu? Dobro, wracasz ze zdwojoną siłą. Pamiętajcie o pomaganiu dla Cysi. Pomagamy.pl / Cysia / Martynka. Nie, Cysia Martynka. Nie, Marcysia. Cysia Marcysia. O, właśnie tak to jest. Wkleję zresztą pod filmik. Okej. To teraz zostały nam jeszcze gazetki, Jolusiu, Ponczusiu. Tak. No to dawaj szybciuchem, tu przejedziemy. Tu zobaczcie, weź tutaj, poczekaj, czekaj, czekaj. Tu coś, tu coś. Zaczniemy od tej gazetki. Od tej gazetki. Okej, okay, Rosko, super, Rosko. No to, zaczynamy od gazetki. Masz? To ja otwieram drugą, dobra? No dobra, będzie szybciej. Musimy Państwu nagrać jakiś krótszy trochę odcinek, bo ostatnio takie długie odcinki nagrywamy. Zobacz. Brawo ty. Brawo ty. I zobaczcie tą. Zobaczcie z tej superowskiej odlotowskiej. Poczekaj. Najpierw mi zobaczy. Superowskiej odlotowskiej. To jest książeczka z naklejkami. Oluś teraz ogląda. W drugim. Tu są same jest. Naklejki. No wiem, to chyba Czadersko. Wy lubicie naklejać? Niektórzy lubią. Tu. O, tu coś jest, kolejny przekaźnik. O, tu są historyjki. W tych historyjkach pewnie możesz wklejać odpowiednie postacie, wiesz? Pewnie o to chodzi. O, tutaj jest. O, jest nasz superowski wiatraczek. Poczekaj, Olusiu, jeszcze nie otwieraj. Naklejki są też ekstra, mega, hiper. Bardzo fajnie. Będzie co naklejać. A ty gdzie lubisz najbardziej naklejać? Niektórzy lubią, jak mają tableta, znaczy nie tableta, tylko laptopa na przykład naklejają. Inni na plecaki, inni na książki, inni do zeszytów, a jeszcze inni. Napiszcie w komentarzach, gdzie lubicie. Na koszulki. Na koszulki, jak na ciało. A wy napiszcie, na czym najbardziej lubicie naklejać naklejki. Nie tylko zingsów, ogólnie naklejki. Ale zingsiorowe naklejki są debesiarskie. I jeszcze mamy drugą. Tak jak mówiliśmy, to jest w czasopiśmie 2 super zingsy z serii 5. Mamy drugi odcinek, nie wiem, drugą część znaczy się. Są zagadki, jest komiks. Widzisz? Komiksios. I plakaty Kid Kozum kontra Kid Fury. Ostatnio mieliśmy taką walkę. Prawda, Olusiu? Tak. Dobra, lecimy. O, są rysunki. Ja cię. Może my też wyślemy do nich jakieś zdjęcia z naszymi zingsami. Możemy, a może kiedyś będziemy sławni, nas zaproszą do wywiadu. I co tam mamy? Otwieramy teraz dwie saszetki. Pewnie będą powtóry i lecą do was. Pierwszy, Kranik, Nohal. Ostatnio o nim mówiłem. Dwie powtóry. A wiesz czemu tak jest z piątej serii? Bo z piątej serii mamy prawie wszystkie. Wiesz o tym? Wiem. Mamy. Brakuje nam kilku srebrnych i nie, Kid Fury'ego. Kid Fury'ego mamy. Tylko mamy nie z saszetki, nie? Tylko z zestawu. No wiem, ale jakby nie licząc saszetki, to. To nie mamy Kid Fury'ego z saszetek i kilku srebrnych, bo złote mamy wszystkie chyba, nie? A srebrnych też już mamy większość, bo doszedł nam kolejny. No. Wiatraczek. Prawda? Ale zobacz, tak. Nie, no. To było. Nie mamy jeszcze. Pendrive'a mamy, komputer mamy. Grzejnik mamy i też mamy, czyli wszystkie srebrne. Nie. A nie mamy jeszcze wieży szachowniczej. Okej, okay. To już by było tyle, bo zjedzą nas motyle. Pamiętajcie,
Olej już zwariował i dorzuca za pierwsze miejsce w za najładniejszy rysunek Mr. Kinga. A to ten czaderski, superowski zestawik, super mega zegarkiem, który nazywa się Powerband. Okej, okay. Olusiu, to co? Aha, pamiętajcie oczywiście, wychyl się troszeczkę, bo cię nie widać. O łapkach? Łapka w górę. Przynajmniej prosimy, ile pod tym filmikiem, żeby było? Tylko nie za dużo, nie szalejmy, nie jesteśmy ani Pawłem Malinowskim, ani jakimś tam... 25 tysięcy! Czyli... Powiedzmy 250 niech będzie na nasze realia, prawda? Bo 25 tysięcy to wiesz, to jest tyle tysięcy. O matko bojska częstochowska. Jak najwięcej łapek w górę. Dużo subskrypcji jeszcze, jak nie macie załączone, i dzwoneczek, żeby was informowało, że jest nowy filmik. Tak jak na przykład dzisiaj ten. To pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się cieplutko. Pa, hej, pa. Tak? Czym dzisiaj wyłączysz telefonik? Znaczy, Amerykę. Wiatrakiem? Nie. To rzuć nohalem. Zobaczymy. Uwaga. Pa, pa. Pa, pa, rzucaj. Hop!